Witam Cię na kanale Serii Wino. Dzisiaj robimy obiadki dla niemowlaka. A potrzebne nam będą indyk, pierś z indyka, najlepiej jakiś eko. Do tego może być kurczaczek, może być królik tutaj. Też będzie bardzo dobre. Pora. Tu kawałek odetniemy, wszystkie proporcje podamy pod spodem. Marchewka, selerek, buraczki. Także zaczynamy. Do tego jeszcze będą ziemniaczki, których nie ma teraz, są niewidoczne, ale ugotujemy je za chwileczkę. Jedziemy. Marcheweczkę ścieramy na grubym oczku. Z selerem czynimy podobnie, na taretce też zetrzemy. Naszą porę kroimy na drobniej. Nasze buraczki rozkroiłem, obrane są, rozkroiłem na połówki, wrzucone są do garka już. Mięsko na 4, przecięte, mały kawałek jest, marchewka, seler, wszystko wędruje do garka, także zalewamy wodą, będziemy gotować. W drugim garku idą ziemniaczki. Ziemniaczki pokrojone, żeby się szybciej ugotowały, nie solimy. Nie solimy, bo dziecko nie potrzebuje tyle soli. Zalewamy wodą, gotujemy. Normalnie do ugotowania startujemy. Nasze ziemniaczki zalaliśmy wodą, tak żeby ciutkę tylko zakrywały ziemniaki. Ugotowałem je. I nie będę odcedzał tej wody. Zostawimy ją. A tutaj nasze pozostałe warzywka, mięso. Mięso będziemy gotować do rozgotowania. To już chwilę trwa. Także jedziemy dalej. Nasze mięso było gotowane niecałą godzinkę. Przełożymy teraz mięsko i buraki do ziemniaków. Dolejemy jeszcze trochę wody z marchewki i blendujemy dalej. O, do takiej konsystencji zostawiamy to, także będziemy działać dalej. Nasze warzywka przetrzemy przez sitko. A marchewkę wlewamy w całości. Dolewamy 2 łyżki oleju rzepakowego lub słonecznikowego. Jakim mamy, to się za. Tutaj chciałem dodać, że jeżeli chcemy dla dzieci robić od 6 miesiąca życia, to będziemy blendować wszystko, musimy, żeby nie było takich kawałeczków warzyw. Marchewkę też blendujemy, wszystko wtedy. A później czym starszy, tym mniej blendujemy, wiadomo, żeby się nauczyło. Zupka pyszna na pewno, dziecko się zajada. Także zapraszam Cię do zrobienia takich zupek. No i najważniejsze, że zdrowe. Jedziemy dalej. Do jednej części
Do połowy weźmiemy, zrobimy danie, zupkę z makaronem, a drugi bez. Żeby miało dziecko urozmaicenie. Makaron jest z zielononóżki. Z jajek od zielononóżki lub przepiórczy dajemy. Tutaj akurat jest z obiadu zostało dzisiejszego, niedzielnego, i więc posiekamy troszeczkę, żeby lepiej to dziecko zjadało. Połowę zupy odlana, także dodajemy makaron, zamieszamy fajnie. Tylko ważne, żeby było posiekane, żeby króciutkie, takie około centymetra, pół centymetra makaron miał długości, żeby one fajnie dziecko sobie zjadało. Wymieszane i będzie nalewane dalej do słoików. Wyszło nam 11 słoiczków po 190, tych 190 gramowych, czyli tych po musztardzie. Wycieramy wszystkie ranty. O, ręcznikowym, papierowym ręcznikiem. No i zakręcamy po kolei. Dokładnie. Mocno dokręcamy i przejdziemy do procesu pasteryzacji. Nasze słoiczki wrzucamy do wody. Zalewamy je wodą w garku. Tak do tej wysokości, tak żeby wszystko było zapasteryzowane. Czas gotowania, włączamy gaz. Czas gotowania to 20 minut. Później przechowujemy to w lodówce przez kilka dni. Na pewno tam 2 tygodnie. 2 tygodnie nam wytrzyma spokojnie. Także życzymy miłego dnia. Zapraszam na inne moje filmy. No i oczywiście łapka w górę i subskrypcję proszę. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!